Burmistrz Małgorzata Adamczak i wiceburmistrz Marcin Jurga podsumowali budżet dla gminy Śmigiel na rok 2017. Na inwestycje wydano ponad 16 milionów złotych, z czego ponad 8,5 miliona przeznaczono na inwestycje drogowe. Między innymi wybudowano obwodnicę Nietążkowo-Wijewo i przebudowano drogę w Glińsku oraz trasę z Nowego Białcza do Kraśnic. Jedną z ważniejszych inwestycji była kosztująca niecałe 7 milionów kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej. Kosztowna, ale potrzebna była termomodernizacja budynków Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej w Śmiglu. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni, jeżeli chodzi o szkołę, gdzie wydawaliśmy około 1 000 000 zł na rok na ogrzewanie, na całą energię. W tej chwili już mamy, wychodziło to w miesiącu około 100 tysięcy. W tej chwili mamy już informację, że ogrzewanie wychodzi gdzieś około 28 tysięcy miesięcznie, czyli już widać w tej chwili duże oszczędności, jeżeli chodzi o termomodernizację szkoły. Centrum Kultury nie wiemy, bo jeszcze niestety ze względu na to, że termomodernizacja trwała do końca roku, no są plany jeszcze wewnątrz Centrum Kultury, no dużo pracy jeszcze, jeżeli chodzi o wnętrze. Renowacji doczekał się wiatrak Serwace oraz rynek, gdzie znalazły się nowe ławki. W roku 2017 37 sołectw po raz pierwszy skorzystało z funduszu sołeckiego wynoszącego łącznie prawie 525 tysięcy złotych. W ramach funduszu doposażono place zabaw, obiekty gminne, utworzono tereny rekreacyjne i organizowano wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Sołectwa same decydowały o tym, na co wydać pieniądze. Wśród inicjatyw społecznych znalazła się akcja bezpłatnego rozliczania PIT-ów, porady prawne i przeprowadzane w szkołach akcje przeciwko dopalaczom. Zakupiono także sprzęt i wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Rok obfitował także w wydarzenia kulturalne jak Święto Kłosa i Chleba, Kino pod Chmurką, Dzień Seniora czy Konwój Świętego Mikołaja. Reaktywowano Ogólnopolski Festiwal Muzol. Wśród nowych inicjatyw znalazło się kolędowanie z gwiazdami. Gmina Śmigiel postawiła na rozwój sportowy mieszkańców. To przede wszystkim biegi, powstańczy bieg przełajowy czy bieg przedszkolaka, a w pierwszych klasach wprowadzono lekcje szachów. W ramach akcji 99 wiatraków dla Śmigla zebrano ich już ponad 20. Wszystkie wiatraki będzie można podziwiać na specjalnej wystawie. Wydatki gminy wyniosły 90 391 634 zł. Dochody 78 503 678 zł. Zadłużenie utrzymuje się na poziomie 20%. Na inwestycje przeznaczono także prawie 10 milionów z wolnych środków. Rada Gminy podjęła różnego rodzaju decyzje w tym zakresie, także i na nasz wniosek, i powstały takie inwestycje jak przebudowa drogi Koszanowo-Stare Bojanowo, kwota 500 tysięcy złotych, wykonanie elewacji w szkołach Starym Bojanowym i Starej Przysiece II, 550 tysięcy złotych, przebudowa ulicy Świętego Wita w Śmiglu oraz Bruszczewskiej w Koszanowie, 1 680 tysięcy złotych, zwiększenie wydatków w zakresie remontów dachów na kolejce wąskotorowej, 300 tysięcy złotych. Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Śmiglu, kwota 200 tysięcy złotych. Zmiana sposobu użytkowania mieszkania na bibliotekę w Nietążkowej, 100 tysięcy złotych. Środki na remonty dróg gminnych, ogólnie 800 tysięcy złotych. Przebudowa ulicy Ariańskiej w Śmiglu, 200 tysięcy złotych. Zagospodarowanie targowiska oraz budowa parkingu przy ulicy Kościuszki, kwota 950 tysięcy złotych. I tutaj już warto wspomnieć, że Państwo zobaczycie, że teraz teren targowiska został, że tak powiem, bardzo pięknie wyremontowany i tak naprawdę teraz już nie ma tam ani grama błota. Wszystko jest ładnie w parkingach, więc jest też dużo miejsc parkingowych. Bo jak Państwo wiecie, oprócz tego, że nie ma strefy płatnego parkowania, mamy ograniczonego postoju, mamy bardzo dużo miejsc parkingowych na targowisku i zachęcamy mieszkańców do parkowania właśnie w tamtym miejscu. Dalej, przebudowa drogi w Glińsku, kwota 770 tysięcy złotych, dotacja dla starostwa powiatowego na drogę w Nietążkowie 941 tysięcy złotych, budowa drogi gminnej Starej Przysiece Pierwszej 1 629 tysięcy złotych, zakup auta bojowego dla OSP 1 000 000 złotych. To były wolne środki. To były z wolnych środków, tak jest.